Puchar Centralnej Europy modeli wodno-samolotów. Porywalizować trochę z zawodnikami, zawodnicy. Oczywiście niespecjalnie, ale natłumi nam taką ilość pylonów, taką ilość maszyn. Punktowani są na trzech punktach kontrolnych. Z prawej strony pylon ma około 9 metrów, 8-9 metrów, to w zależności od tego, jak mocno wiatr. Minęła 9:00. Pięć, cztery, trzy, dwa i jeden. Start pierwszego finalisty. Cicki ruszył, teraz Marcin Janoszuk. Następny właśnie mamy już. Start trzeciego finalisty. Jesteśmy w Przykonie w tej chwili na zawodach, które ściągnęły tutaj w to miejsce zawodników startujących w wyścigu samolotów, wodno-samolotów. To jest wyścig środkowej Polski w ramach Pucharu Centralnej Europy modeli wodno-samolotów. Co to takiego? To są zestawy konkursów, które przeprowadzane są w różnych miejscach w kraju. Każdego roku ogłaszana jest wcześniej lista miejsc, lista konkursów, gdzie, co i jak będzie przeprowadzone. W tym miejscu mamy do czynienia z samolotami wyścigowymi, wodno-samolotami, które startując, lądując z wody, muszą mieć masę dla kategorii A poniżej 2,5 kg, dla kategorii B powyżej masy startowej 2,5 kg. W regulaminie nie ma obwarowania na temat rodzaju napędu, ma być pod pełną kontrolą samolot. No i przyjechaliśmy właśnie tutaj po raz pierwszy do Wielkopolski. Trafiło to na gminę Przykona. Myślę, że pojawiają się czasami pytania, dlaczego akurat ta, nie inna gmina. Wcześniej byliśmy w województwie łódzkim, na Jeziorsku, w Pęczniewie. Później byliśmy, w ubiegłym roku byliśmy w Czarnocinie. Sprawdzaliśmy akwen, trafiła nam się bardzo zła pogoda. Tu mamy fantastyczną pogodę i bardzo przyjazne przyjęcie. I to jest dość ciekawe, co zazwyczaj powoduje, że przyjeżdżamy po raz drugi, po raz trzeci. 4, 3, 2 i 1. Start. I ruszyły samoloty. Widzę jeden z napędem spalinowym. Minęła 2:00. 13 minut przed nami. Od tego ma stery, żeby w pełni panować nad samolotem. No, ocena odległości jest bardzo trudna. Tu samoloty muszą być kontrolowalne, muszą być pilotowane. Musimy zadbać o bezpieczeństwo, musimy zadbać o logistykę całego tego przedsięwzięcia. Logistyka jest o tyle trudna w tym rodzaju konkursów, że musimy spiąć wodę, ląd. Staramy się wprzęgnąć do współpracy straż pożarną, co się udaje najczęściej. Jeśli się daje, to harcerzy, wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe, o ile ono jest potrzebne w danym momencie. Nie ma takiego wymogu od strony formalnej, dlatego że to są zabawki. Zdalnie sterowane samoloty to są zabawki, tam nie ma ludzi w środku w tym wszystkim. Sterowane to jest ogólnym prawem lotniczym, przede wszystkim w pierwszej kolejności lotniczym. Oczywiście kodeks cywilny, karny, te wszystkie rzeczy musimy zadbać. Organizujemy to w taki sposób, żeby to było zabezpieczone na maksa, czyli żeby zabezpieczyć publiczność przed jakimiś tam niepotrzebnymi zdarzeniami. Są siatki zabezpieczające, są ratownicy, są strażacy, jest zawiadamiana policja, pomimo że nie jest to impreza masowa, bo jest to piknik rodzinny, taka formuła. No ta ryba to oczywiście jest tylko takie porównanie. I już tu jest serwisowanie, Dariusz Dylak.
uczniowie szkół podstawowych, średnich, studenci, dorośli ludzie, emeryci, profesje przenajróżniejsze, bo na przykład w Przykonie mamy tutaj zawodnika, który jest kapitanem żeglugi wielkiej, prowadzi kontenerowce ogromne, tam do 300 metrów, więc pływa po oceanach. Tu akurat nie ma dzisiaj ze względów właśnie pracy dwóch pilotów, którzy latają, pilotów lotu. Jeden lata Dreamlinerem, drugi lata Embraerami, jest instruktorem na Embraerach. Startują na 15 minut lotu. To jest czas startowy dla tych sześciu zawodników. Nalatują na prawy pylon, który jest w wysokości około 9 metrów, mniej więcej. Za pylonem muszą się schować poniżej jego wysokości, poniżej wierzchołka i za pylonem. Czyli w ten sposób oceniane są przez sędziów stanowiskowych to, że zawodnik przeleciał za, a zatem zdobył określone punkty lub przed. I krążą pomiędzy dwiema tyczkami. Punktowany jest ponownie drugi przelot na drugiej tyczce skrajnej, a od strony brzegowej, kiedy pomiędzy lesu, samolot nawraca z powrotem do miejsca punktowanego, musi bezpiecznie dolecieć. A zatem tutaj nie ma punktacji, nie ma tej presji tak zwanej rywalizacyjnej. Chociaż wiadomo, walczą z czasem, walczą z przeciwnikami. No i tak jak wczoraj, żeśmy tutaj w sobotę oglądali stłuczkę w pięknym wykonaniu. Nie wiem, czy ktoś złapał, bo nam się nie udało na razie dostać materiału, nagrać tego i to jest błąd. Dwa samoloty szczepiły się w powietrzu, zrobiły taki piękny piruet, jak walnęły w wodę. No oczywiście wydry, bo tak się nazywa, stłuczka z wodą. No i mamy kolegę, który wczoraj w ciągu 3 minut zdobył i wydrę, i kreta. Kret to jest walnięcie w glebę. Ma do dyspozycji dwa samoloty na starcie i może latać dowolnie sobie, może zmieniać te samoloty. Uderzył w wodę, zrobił wydrę, rozsypał się samolot na wodzie, złapał za rezerwowy samolot, wystartował. No i jakieś, nie wiem, prawdopodobnie jakaś awaria, może elektroniki, może czegoś. Dosłownie tuż obok startu przywalił w wodę. No i po raz pierwszy zdarzyło się, że w ciągu 3 minut i wydrę, i kreta zaliczył. No kretów tu się nie zalicza, chociaż w tamtym roku w Czarności nie udało się zaliczyć również kreta, bo na trasie wyścigu po tej stronie punktowanej była wyspa. I w tą wyspę ktoś przywalił. No to są ciekawe rzeczy. 5 zawodników. I mamy kraksę. Mamy wydrę. Zawodnik może na start. Przed chwilą widzieliśmy modelarza, który uderzył w wodę, udało mu się podnieść ten samolot, bo nie można podnieść normalnie. Tak się zdarzyło, że ten samolot był w zasięgu ręki poza strefą lotów i podniósł, naprawił go i jeszcze w czasie tego samego czasu biegu startowego wystartował. Wczoraj mieliśmy sytuację, że 30 sekund przed zamknięciem finału zdążył odbudować jeszcze samolot, naprawić go i wystartować, jeszcze jeden pylon zaliczyć. No więc to jest taka maksymalna emocja sportowa. Ci ludzie są tak nabuzowani chęcią pokazania, że oni są rzeczywiście dobrzy. No i chcą latać. Wójt gminy otworzył taką furtkę w czasie otwarcia, czyli zaprosił nas do przyjazdu w roku następnym. No podejmiemy jesienią tego roku rozmowy. No i mam nadzieję, że to będzie właśnie to drugie miejsce. No, wybieramy miejsca ciekawe, tam gdzie nas przyjmują, a muszę powiedzieć, że tutaj nas przyjęto wyjątkowo gościnnie i jak patrzę, nawet przedsiębiorcy włączyli się samoistnie, samoczynnie, na gorąco włączają się do pomocy. Tu mamy sprzęty, mamy jakieś zaplecza, mamy inne rzeczy, gmina, dom kultury. Kto dał rady, to się włączył w tą sprawę. Kto chciał przede wszystkim. Tu nie ma przymusu. Straż pożarna, OSP Przykona nam tu cały czas nadzoruje. Doskonale też sprawują się, zostali przeszkoleni, jak podejmować bezpiecznie te samoloty. Czyli oni zdobyli przy okazji naszej wizyty kolejną sprawność, kolejną umiejętność, jak radzić sobie ze sprzętem, który potencjalnie może być niebezpieczny w momencie udzielania mu pomocy. No na pewno, tak sądzę, że do tej pory nie mieli takiej okazji i mają świetną naukę. Adam Janoszuk z Czarnej Białostockiej, Konrad Zieliński z Mińska Mazowieckiego. Jak tak spojrzymy na te nazwiska powtarzające się, ojciec z synem latają, koledzy z klubu, sąsiedzi tuż obok, jeden wciąga drugiego do tej fajnej minęła zabawy. 11 minuta. Jeszcze 9 minut wciągają do zabawy, zamiast czas i życie tracić, czas i życie trwonić na często próżne i niepotrzebne zajęcia, rozwijają swoją wiedzę techniczną, intelekt, sprawność fizyczną, sprawność mięśniową. Zadają czasami pytanie, czy ja mogę latać. Stykam się czasami z takimi pytaniami. Otóż tak, to trzeba potrenować sobie najlepiej w tej chwili na symulatorze.
zakupić niedrogi samolot z całym usprzętowieniem w jakimś sklepie modelarskim.